No i zaczęliśmy ostatni dzień zbierania, zostało nam około 6 hektarów. Wczoraj popracowaliśmy do 22. I zjechaliśmy sobie na hotel. Także 6 godzinek i myślę, że będziemy to kończyć. Przypomnę, tutaj jest 23 hektary. Kamieni naprawdę dużo. Później pokażę jeszcze kupę kamieni, jaka się uzbierała. Ale na pewno będzie to pokazać. Leci ładny, czyściutki kamień, także gospodarz jest zadowolony, bo będzie mógł to sprzedać jeszcze dodatkowo. A za rok tutaj będzie ziemniak przemysłowy. Zbieramy sobie, radio gra. Hektarów nie ubywa. Z prędkością 2,1 nie widać, cały czas jeździmy. Pole długości kilometr, więc z szerokości w ogóle nie ubywa. Dwa przejazdy na godzinę robimy mniej więcej. Także wydaje nam się około hektara na godzinę chodzi. Na wałku 360 obrotów. 11:15. Około 7-8 stopni temperatura. Kończymy powoli zbieranie, tu mam zostały jak widać dwa przejazdy, ładnie z nawigacji się to wgra. Wydajność na tym polu wyjdzie około godzina i 2 minuty na hektar. Także w normie, cały czas w normie. Zbieramy dalej, będziemy się przemieszczać znowu do Mazowieckiego województwa. Tyle kamieni udało nam się nazbierać z tych 23 hektarów. No spora kubka się nazbierała. Myślę, że około 150 ton. A może nawet więcej jest.
Tak to wygląda całe. Na bieżąco była podgarniana ładowarką po każdej przyczepie. Także wszystko jest fajnie zwarte. To tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć.